Szanowni Państwo, za chwilę rozpocznie się nasza dzisiejsza uroczystość, którą będzie uroczysty apel z okazji tegorocznego Powiatowego Dnia Strażaka. Zgodnie ze strażackim ceremoniałem apel rozpocznie się od złożenia raportu najstarszą rangę oficerowi, po tym zaś przy dźwiękach hymnu narodowego nastąpi przenieście flagi państwowej na marsz. Raport odbierze starszy brygadier Piotr Konar, zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Oprawę muzyczną sprawować będzie połączona orkiestra Dęta OSP Pocznia i Klecza pod batutą druha Jarosława Mitoraja, która jest reprezentacyjną orkiestrą gminy Wadowice. Poczet flagowy wystawia jednostka ratowniczo-gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Wadowice. Uroczystości starszy kapitan Kasturek melduje do roku państwowej o podróży Straży Pożarnej Powiatu Wadowickiego do uczestnictwa apelu z okazji Dnia Strażaka. Serdecznie wszystkich Państwa na obchodach Powiatowego Dnia Strażaka w tutejszej komendzie, a także na terenie naszego powiatu. Bardzo serdecznie chciałbym przywitać gości, którzy przybyli na to nasze święto. Witam serdecznie Panią Iwonę Gibas, dyrektora Biura Poselskiego, Pani Beaty Szydło. Witam bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie witam Pana starszego brygadiera Piotra Konara, zastępcę małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Witam bardzo serdecznie drucha Antoniego Kwarciaka, członka zarządu oddziału wojewódzkiego Związku SPRP w Krakowie. Serdecznie witam księdza Władysława Kuliga, kapelana małopolskich strażaków. Witam serdecznie pana Bartosza Kalińskiego, starostę wadowickiego. Pana Jana Gębale, przewodniczącego Rady Powiatu. Serdecznie witam pana Ryszarda Mroza, przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Wadowickiego. Witam serdecznie członków zarządu powiatu, pana Franciszka Pękale, Franciszka Żmudę.
Serdecznie witam pana starszego brygadiera w stanie spoczynku Bogusława Paterę, byłego komendanta rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Serdecznie witam komendantów powiatowych, brygadiera Marka Bedwenka oraz młodszego brygadiera Krzysztofa Okrzesika z Szanowa i Suchej. Serdecznie witam starszego aspiranta w stanie spoczynku Kazimierza Górtka, prezesa Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Wadowicach. Wraz z emerytami witam serdecznie pana burmistrza Tomasza Żaka, burmistrza Andrychowa. Serdecznie witam doktora habilitowanego inżyniera Augustyna Ormantego, burmistrza miasta Kalwaria Zebrzydowska. Witam serdecznie Tadeusza Łopatę, wójta gminy Landskorona, pana Wacława Wądolnego, wójta gminy Mucharz, pana Krystiana Mariusza, wójta gminy Spytkowice, a zarazem prezesa zarządu oddziału gminnego związku, pana Jana Wacławskiego, wójta gminy Stryszów, a zarazem prezesa zarządu oddziału gminnego związku. Witam serdecznie pana Adama Kręciocha, wójta gminy Tomice. Serdecznie witam panią Małgorzatę Chrapek, wójta gminy Wieprz. Witam serdecznie przedstawiciela wojskowego komendanta uzupełnień, pana majora Tomasza Lewandowskiego. Serdecznie witam młodszego inspektora Bogusława Wajdzika, zastępcę komendanta powiatowego policji. Serdecznie witam pana podpułkownika Marka Wronę, dyrektora zakładu karnego w Wadowicach. Serdecznie witam kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wadowicach, majora rezerwy Jerzego Śniegowskiego. Witam serdecznie inspektorów do spraw ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej w Wadowicach panią Beatę Mancarczyk i w Stryszowie panią Martę Pływacz. Serdecznie witam pana Macieja Koźbiała, członka zarządu działu powiatowego Związku SPRP w Wadowicach. Serdecznie witam pana podpułkownika Roberta Dydułę, szefa Wydziału Biura Ochrony Rządu. Witam serdecznie ojca Grzegorza Iżyka, przeora klasztoru karmelitów w Wadowicach. Drodzy państwo, serdecznie witam wszystkich prezesów, szefów, właścicieli firm, instytucji, które z nami współpracują. Bardzo serdecznie witam pana starszego chorążego pożarnictwa w stanie spoczynku Ryszarda Urbańca, prezesa OSP Wadowica. Witam serdecznie prezesów zarządu oddziałów miejskich, gminnych, druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, prezesów z Kalwarii Zebrzydowskiej, z Landskorony, z Andrychowa, z Wieprza, z Tomic. Witam serdecznie komendantów gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z Wadowic, Stryszowa, Landskorony, Kalwarii, Brzeźnicy, Mucharza, Spytkowic, Andrychowa i Wieprza. Bardzo serdecznie również witam drucha Tadeusza Maślankę, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczy. Witam serdecznie prezesu naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi. Witam was druhowie bardzo serdecznie. Witam serdecznie również druhny Ochotniczych Straży Pożarnych, które przybyły na naszą uroczystość. Witam funkcjonariuszy, strażaków, pracowników cywilnych naszej komendy. Serdecznie witam wszystkie poczty sztandarowe, emerytów, a także przedstawicieli prasy. Szanowni państwo, panie komendancie, w dniu dzisiejszym spotykamy się, by podziękować tym, którzy na co dzień realizują zadanie ratowania zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia, a także środowiska naturalnego, czego mieliśmy dzisiaj wyraz przy akcji ratowniczej na Wiśle. Praca strażaka to realizacja zadań w wymiarze bardzo konkretnym i bardzo widocznym, który realizujemy na co dzień. A w związku z tym, drodzy państwo, wszelkie przemówienia, myślę, że w postaci dzisiejszego dnia i w tej aurze będą ograniczone. W związku z tym ja również. Praca strażaka broni się sama. Jesteśmy widoczni w naszych wsiach, miastach, powiatach, gminach. W związku z tym i w związku z 20-leciem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy realizują zadania w mundurach Państwowej Straży Pożarnej, także Ochotniczych Straży Pożarnych, w złotych i w srebrnych epoletach, ci w czerwonych i w białych hełmach. Drodzy funkcjonariusze, drogie druhny, drodzy druhowie, jeszcze raz dziękuję. Pododdziały Baczność, dowódcy pododdziału, pododdziały Startu Apelowego, wyprowadzi pododdziały Spocji.
Dziękuję.